Cześć kochani, witajcie w drugiej części filmu. W tej części filmu pokażę Wam, jak modeluję moje włosy, jakich jakby, czego używam i co robię, jak suszę włosy, żeby były takie ułożone, jak ja to zawsze mam w zwyczaju układać włosy, bo o to też się mnie często pytacie. I na początku podsuszyłam włosy delikatnie suszarką, żeby nie były takie bardzo, bardzo mokre, tylko takie lekko wilgotne. I pierwszy produkt, jakiego używam, to jest Tangle Teaser. Tego Tangle Teasera ja mam od 4 lat. I po prostu nie umiem rozstać się z tą szczotką. Ma swoje wady, bo czasem naprawdę lubi wypaść z ręki w trakcie czesania na przykład. Ale tak się przyzwyczaiłam, że naprawdę nie potrafię zamienić tego na inną szczotkę. I na początek dokładnie rozczesuję moje włosy. W ogóle to nie są tylko moje włosy, bo o to też się mnie ostatnio pytaliście, jakim cudem tak mi urosły włosy nagle. To są włosy, tu możecie się przyjrzeć, przedłużone tak zwaną metodą kanapkową. No, to sztuczne włosy. Ale moje też tam są gdzieś, bo do czegoś trzeba było je przyczepić. No to na początek Tangle Teaserem rozczesuję włosy. Aha, właśnie, a propos tej metody kanapkowej, to nie dopinam sobie sama, dopina mi fryzjer te włosy, bo po prostu samemu dookoła głowy i z tyłu ciężko by mi było sobie zamontować te kanapki. Jak już włosy mam rozczesane, to biorę jedną z 3 szczotek, jakie posiadam i to jest ten sam typ szczotki, czyli taka, to jest nanotermik szczotka. Akurat powiem Wam, że ze wszystkich, jakie wypróbowałam, to może napisami do przodu Wam odwrócę, żebyście widzieli, to te szczotki, tymi najlepiej mi się czesze, bo one nie dość, że dobrze wygładzają włosy, to jeszcze dobrze rozczesują włosy i naprawdę próbowałam wiele szczotek łącznie z tymi kupionymi w Rossmanie i te, naprawdę, to są szczotki, z których korzystają też salony fryzjerskie i wcale się nie dziwię, że z nich korzystają, bo czuć różnicę, jeżeli chodzi o suszenie włosów. I tak, dzisiaj będę używać rozmiaru, to jest 54. Mam jeszcze szczotki w rozmiarze 44 i 34. 54 będę używać, bo po prostu chcę je delikatnie odbić od nasady i wygładzić. Te dwie mniejsze służą do robienia loków, ale to może nagram Wam o tym osobny film. Jeżeli chcecie, żebym nagrała film, jak za pomocą takiej szczotki zrobić sobie lekkie fale, bądź takie włosy w stylu rozwiane wiatrem, to dajcie mi znać, to spróbuję nagrać dla Was film z układaniem włosów w taki sposób za pomocą takiej szczotki. A dzisiaj to będzie mój numer, czyli, czekajcie, 54, czyli duża szczotka tylko po to, żeby je wysuszyć, wygładzić i podnieść od nasady. Biorę suszarkę, mam ustawioną na moc ciepła 2, czyli nie najcieplejsze, ale też nie najzimniejsze powietrze. Ja mam akurat suszarkę do włosów z Remingtona. Powiem Wam, nie wiem jaki to jest model. Aha, model D2011. Myślałam, że się napisy zmazały, bo już mam ją też długi okres czasu i przyznam, że trochę pomazane jest to. W ogóle jest brudne, chyba trochę skóry. Mogłam się bardziej przygotować do tego filmu, no ale tak. Czekajcie, muszę tutaj to złapać wszystko dokładnie. Biorę sobie takie pasemko włosów, żeby tych włosów nie było zbyt dużo. Czekajcie, dorwę tutaj, jakoś je tu rozdzielę z tymi moimi doczepkami. Dokładnie jeszcze rozczesuję przy pomocy tej szczotki i suszenie szczotką jest o tyle ciężkie, że trzeba sobie wypracować taki ruch nadgarstka, żeby delikatnie jakby przesuwać po włosach i tak podwijać te włosy, czyli o dokładnie coś takiego, jak ja teraz robię. Na początku kilka razy przeciągam bez tego ruchu nadgarstka, żeby je lekko przesuszyć i wygładzić, ale później ten ruch nadgarstka się przydaje, żeby delikatnie włosy lepiej jakby je wygładzić i lepiej je dosuszyć. Jeżeli nie wyjdzie Wam to za pierwszym razem, ten ruch nadgarstka wygląda mniej więcej tak, że przesuwacie sobie tą szczotkę po ręce. Jeżeli nie wyjdzie Wam za pierwszym razem, no nie wiem, czy ostrość złapała, czekajcie. No, nie na moje oko, na szczotkę. O, to jest mniej więcej taki ruch, że ja tak właściwie tymi 3 palcami przesuwam szczotkę w rękach, a tymi 2 ją trzymam.
Jeżeli nie wyjdzie Wam to za pierwszym razem, drugim, trzecim i czwartym, to nie poddawajcie się, spokojnie, dla chcącego nie ma nic trudnego. Mnie za pierwszym razem, jak ja się tego uczyłam, wyszła katastrofa, po prostu moje włosy wyglądały, jakbym wyszła z jakiejś stodoły, a nie od fryzjera. Dopiero po jakimś czasie nauczyłam się suszyć włosy w ten sposób i od tej pory nie umiem żyć bez tej metody. No, to lecimy. Drugą ręką włączoną suszarkę trzymam dokładnie w ten sposób, dość blisko moich włosów i przesuwam, zanim jeszcze ją włączę, to Wam wytłumaczę. O, w taki sposób, potem nakładam je ponownie i powtarzam tę czynność kilka razy, zanim przejdę do tego ruchu takiego przesuwającego. No, to tak, to lecimy, teraz już naprawdę. No i tak wygląda na razie wysuszona pierwsza część włosów. Jeżeli chodzi o ten ruch taki przesuwający szczotkę, to zawsze staram się więcej go wykonywać przy samych końcówkach, żeby były takie, o właśnie, podwinięte, trochę zaokrąglone. Tak mi się podoba po prostu. Potem, słuchajcie, rozplątuję włosy i delikatnie przesuwając palcem po skórze głowy, paznokciem tak właściwie, oddzielam sobie następne pasemko włosów, jakie będę suszyć. A, to akurat się moje naturalne złapały bez doczepów. No, to tak. I tak, kochani, górę włosów zostawiłam na sam koniec, bo tutaj oddzielam pasma w tę stronę, o, i suszę je pod jakby różnym kierunkiem. Czasem suszę je w tak, czasem do tyłu, czasem na bok i na drugi bok. Robię tak głównie dlatego, żeby włosy na samej górze nie ułożyły się w jednym kierunku, bo ja lubię mieć włosy niewystylizowane żadnymi produktami, więc lubię, jak one sobie tak żyją własnym życiem. Jak je wysuszę pod jednym kierunkiem, to one tak po prostu najczęściej są i tyle. A jak suszymy pod różnymi kierunkami, to są fajniej uniesione i odbite od skóry głowy, przez co mamy większą objętość na głowie. No i spokojnie możemy sobie je przeczesywać w różne strony, także tego dalej do suszenia się zabieram. I teraz co ja tutaj zrobiłam? No. Jest przy tym trochę zabawy, powiem Wam, bo to naprawdę nie idzie tak hop-siup, ale tak wyglądają ostatecznie moje włosy wymodelowane na szczotce. No i to by było na tyle. Resztę oceny i tak dalej pozostawiam Wam. Koniecznie zostawcie kciuka w górę. No i do zobaczenia, do następnego filmu. No i dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie to kręcenie włosów na szczotce, czy niekoniecznie. No, buziaki.